Witajcie w trzecią niedzielę Adwentu. U mnie już płonie trzecia świeca, mam nadzieję, że u Was również. A tymczasem mam dla Was specjalne niedzielne zadanie, które brzmi... Tadam, tadam! Zjedz z domownikami wspólny posiłek. Pod hasłem domownicy chodzi mi szczególnie o osoby, z którymi prawdopodobnie spędzisz święta Bożego Narodzenia. Chodzi mi o to, żebyście dzisiaj zgromadzili się wspólnie przy stole, czy to na śniadaniu, czy obiedzie, podwieczorku, czy kolacji i ze sobą po prostu byli. Wyłączcie telewizor, wyłączcie telefony, tak wiem o czym mówię, wyłączcie telefony, głośną muzykę i po prostu ze sobą porozmawiajcie. W ciągu tygodnia każdy coś załatwia, każdy jest zabiegany i często nie macie możliwości spotkać się wspólnie przy posiłku. I też często mówicie mi, że ciężko sobie Wam wyobrazić święta, że nie lubicie właściwie świąt, bo jest to coś nienaturalnego, że w ciągu roku praktycznie nigdy nie jecie razem posiłku i tymczasem trzeba w święta się spotkać i udawać, że wszystko jest normalnie. Właśnie takie choćby niedzielne obiady, cotygodniowe niedzielne obiady budują w nas nawyk, tak, wspólnego posiłku, wspólnego spędzenia czasu, co powoduje, że więcej o sobie wiemy, bo też ze sobą rozmawiamy, mówimy o tym, co jest dla nas ważne, swoje spostrzeżenia. I dla mnie te wspólne posiłki, odkąd zaczęliśmy je praktykować, faktycznie tak co tydzień, są niejako magiczne. Bardzo lubię ten czas i mam nadzieję, że wy również tego doświadczacie. Co mogę Wam życzyć? Smacznego obiadu, pięknej niedzieli i pamiętajcie, że dzisiaj jest msza święta, że warto na nią iść, żeby albo iść do kościoła, albo uczestniczyć w niej online. Do zobaczenia. Pa, pa!